Dobrego stażu i praktyk należy szukać przede wszystkim w internecie. Tak, tam jest najwięcej informacji na temat firm, na temat doświadczeń różnych ludzi związanych z poszukiwaniem staży, praktyk i tam najszybciej znajdziemy informacje. Z moich doświadczeń przede wszystkim kierowałabym się opiniami. Opiniami zarówno o firmie, jak i opiniami osób, które już miały kontakt z daną firmą, które odbyły tego typu staż. To jest najlepsze źródło informacji. Jeżeli staż, na który się dostaliśmy, nie spełnia naszych oczekiwań, przede wszystkim należy porozmawiać z naszym opiekunem stażu. Zasygnalizować, że obowiązki, które wykonujemy, nie spełniają naszych oczekiwań, liczyliśmy na coś innego. Firmy, które zatrudniają, które decydują się na zatrudnienie młodych osób i chcą nauczyć je jak najwięcej, są również otwarte na to, żeby dać nowe wyzwania, nowe doświadczenia. Staże i praktyki w wielu firmach teraz są płatne. I patrząc z perspektywy czasu i z mojego doświadczenia widzę, że wiele można się nauczyć. Zmieniło się podejście pracodawców do stażystów i do praktykantów. Nie jest to już praca, gdzie po prostu jesteśmy w tej przysłowiowej czarnej roboty, gdzie musimy wykonywać rzeczy, których nie lubią i nie chcą robić pracownicy doświadczeni. Wręcz przeciwnie, firmy są nastawione na to, żeby jak najwięcej nauczyć, żeby wykształcić prawdopodobnie też i dla siebie pracowników, tak? Bo jeżeli firma decyduje się na zatrudnienie młodej osoby, patrzy perspektywicznie również na to, że dana osoba ma szansę zostać w tej firmie. Młodzi ludzie jak najbardziej podchodzą profesjonalnie do praktyk i do staży. W naszej firmie wielu stażystów zostało i zostaje. Jak najbardziej biorą udział w różnych wyzwaniach, podejmują się zadań zawodowych i podchodzą do tego z pełnym zapałem i to jest bardzo fajne. To jest widać od razu, jak są zmotywowani, jak bardzo chcą pracować, jak wiele chcą się nauczyć i to jest świetna wizytówka na przyszłość i wizytówka do tego, żeby znaleźć fajną pracę w przyszłości.